Respekt Myślenice wydawał się idealnym rywalem na przełamanie. Zdobyć 3 punkty i rozpocząć pogoń za czołówką pierwszej ligi. Plan czwórki wydawał się prosty do zrealizowania, ale zamiast efektownych ataków były fatalne błędy w obronie. Radomianki szybko straciły gola, a potem nie potrafiły zorganizować składnej akcji. Przyjezdne poczynały sobie coraz odważniej. Przed przerwą Respekt zdobył drugą bramkę. Po zmianie stron piłkarki czwórki nadal ustępowały rywalką. Przy stanie 0-3 honorową bramkę strzeliła Aleksandra Zielińska.